A jak można ufać w to, co deklaruje NATO, proszę Państwa, piąty artykuł, w ogóle w słowo dawane przez polityków w krajach złotego miliarda, do których należymy, no to, to prosta sprawa, proszę Państwa, prosta analiza. Zapomnieliśmy już, ale poeta pamięta, jak to było z tą ofensywą ukraińską, zanim się zaczęła. Zanim się zaczęła, to się już skończyła. W tej chwili, proszę Państwa, ofensywa ukraińska już nazywana jest przez samych Ukraińców mięsnymi atakami. Chodzi o to, że tak szybko zostały rozwalone te wszystkie sprzęty dostarczone przez kraje NATO, w tym Polskę, w stronie ukraińskiej, nastąpiła kompromitacja zachodniego sprzętu. Bo ja uważam, że on się nie nadaje na te warunki. Łącznie z tymi polskimi rosomakami. W sensie są, proszę Państwa, jak to piloci Kamowów twierdzą, wysokie kwadratowe pudła. Wiecie Państwo, jaki wysoki jest rosomak, jeszcze jest wieżyczką, więc będzie bardzo łatwym celem. Więc gdy miała być ofensywa, to dalsza pomoc militarna Ukrainie, już sobie przypominamy, była uzależniona od sukcesu tej ofensywy. Jak nie będzie sukcesu ofensywy. To nie będzie następnych dostaw broni. Takie ultimatum dostał prezydent Zełęński. Widzicie te sukcesy yy, ukraińskiej ofensywy? Nie ma. Więc, proszę Państwa, nie rozumiem, dlaczego został nowy pakiet 800 milionów dolarów uchwalony, skoro nie ma sukcesu zgodnie z wcześniejszą deklaracją, że pieniędzy nie będzie. No więc, dlatego musiano wymyślić sukces w mediach. Yy, I stąd takie yy, artykuły tutaj z internii. Ukraina odniosła znaczący sukces pod Bachmutem. Institute Study of War potwierdza, proszę Państwa, tam wszystko stoi w miejscu z poważnymi stratami ukraińskimi. Tam nie ma żadnego sukcesu. To jest, proszę Państwa, jak z filmu Wag the Dog, zresztą muzyka Marka Knopfler'a, polecam Państwu, po polsku został ten tytuł przetłumaczony, fakty i akty. Wymyślono sukces. Proszę Państwa, to, to jest naprawdę e, jak za Hitlera: wbijanie do głowy kłamstw. E, nie ma żadnego sukcesu, ale żeby móc można następny pakiet przekazać, w tym amunicję kasetową, stworzono sukces medialny. <grych>